Kiedy mówię podanie, myślę Toni Kroos. Zawodnik Realu Madryt to prawdziwy wirtuos, a jego zagrania to sztuka. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci kilka ćwiczeń poprawiających ten element gry. Kiedy miniesz już przeciwnika, często przychodzi moment na podanie. Ćwiczenie pierwsze to slalom z piłką, zakończony zagraniem w brameczkę. Prawdziwa inteligencja gry polega na kierowaniu piłki w jak najlepsze miejsce. Drugie ćwiczenie to sytuacja, w której uciekasz z zagęszczonego pola i otwierasz podaniem wolną stronę boiska. Pamiętaj, że dobry zawodnik nie ogranicza się do podań na kilka metrów. Często podejmuje większe ryzyko i gra na dłuższą odległość. Aby podanie doszło do partnera, musi być odpowiednio mocne. Ostatnie ćwiczenie to zagranie długiego podania. Oddal się na kilkadziesiąt metrów, po czym zagraj krosowe podanie, celując światło bramki. Dobry zawodnik potrafi podać piłkę na każdym dystansie. Toni Kroos to wzór do naśladowania. Dla niego nie ma różnicy, na jaką odległość podaje, czy robi to górą, czy też dołem. Powodzenia w treningach i do zobaczenia, lepszy piłkarzu.